Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na 10. już odcinek z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na peceta. I nagrywam to tego samego dnia, co poprzednie dwa odcinki, tylko że już po prostu trochę później, bo jest już godzina prawie 18. Piękna pogoda, że tak powiem, jest za oknem, trochę sobie dzisiaj pokorzystałem z tej pogody, jest dzisiaj niedziela, więc kończmy już tutaj niestety te wyzwanie, ponieważ ten jeden z sekretów ominęliśmy. Może nie powiem, że na początku, ale po prostu gdzieś. Jakby to można wam powiedzieć. Nie jestem w stanie wam teraz tego zobrazować, ale na pewno w tej serii wrócimy sobie do tego miejsca za pomocą debug modu w odcinku bonusowym. A teraz bez zbędnego przedłużania, bo nie mamy tutaj za bardzo nic do robienia. Zdobądźmy te fasolki i kończmy te miejsce, no. Szkoda, że nie udało nam się wszystkich sekretów zebrać, no ale przynajmniej będę miał za pomocą debug modu będę mógł wam pokazać co i jak i gdzie. Ponieważ tu już nic nie możemy zaczarować, tak więc bierzmy kawałek Goyla. Kawałek Goyla muszę zanieść Hermionie do łazienki jęczącej Marty. Dokładnie tak. Musimy iść zanieść to wszystko do łazienki jęczącej Marty. I tu już byliśmy, ponieważ otwierałem ten secret, tak więc no cóż. Lecimy z Koksem, zobaczymy co tam ciekawego będzie miało miejsce w łazience jęczącej Marty. Tu swoją drogą chyba nie byłem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo w ogóle te drzwi chyba nawet otwarte nie były, a jak byłem, no to musiałem nie pamiętać o tym, że ja tutaj byłem. LOL. A to są chyba lekcje z profesor McGonagall, tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić, bo troszeczkę wygląda to jak sala lekcyjna z profesor McGonagall. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy, chociaż wątpię w to. Nic nie możemy nawet zaczarować, lol. 6 na 10. Nawet nie wiem, czy to się jako sekret zarejestrowało. No nic to. Idziemy do tej łazienki, żeby nie przedłużać po prostu, bo chcę zobaczyć, co tam dzisiaj dalej będzie ciekawego miało miejsce. No i co? Let's go do this shit, man. Mam kawałek Goyla. Znakomicie, stary. Proszę. Fajnie, że to nie ja muszę. Dzięki. Harry. Obrzydliwe. Wszystko świetnie. Idź do lochów, spróbuj się dostać do ich salonu i znaleźć Draco. Okej. Powodzenia, Harry. Jedyne, co mi się tutaj oczywiście nie podoba, jeżeli chodzi o to, co ma teraz miejsce, to to, że w wersji na PS1 trochę lepiej to zrobili, że jeszcze Ron przy okazji zamieniał się w tego, Kraba. I było ich we dwóch, a teraz niestety gramy tylko jako Harry, który jest teraz Goylem. Nie oszukujmy się. Swoją drogą zobaczmy, kogo żeśmy teraz zdobyli. Cassandra Wablanski, 1894 do 1997. Ej, to jest mój rocznik. Uznana jasnowidzka i autorka demaskowania przyszłości. Okej. Okay. No to niech będzie w takim razie demaskowanie przyszłości. To my sobie stąd w takim razie wyjdziemy. Chociaż nie. Zanim wyjdziemy stąd, wypadałoby zobaczyć, co to jest w tej otóż sekwencji. Bo mi się wydaje, że tutaj jakiś sekrecik na pewno będzie. Poza jęczącą Martą, która w zasadzie. To dla dziewczyn, a nie dla ciebie. Dobra, tam Utka i Machando. Czy coś tutaj jest do zaczarowania? Nep. Nep. Nic nie możemy zrobić, możemy stąd wyjść co jedynie i tak też zrobimy.
Tak więc teraz musimy kierować się w stronę lochów. I wiecie co? Ja myślę, że skoro znamy już mniej więcej drogę do tych lochów, to może za niedługo zrobimy sobie cięcie. Chociaż zanim zrobimy to cięcie, to posłuchajmy sobie tego, co tutaj w tle leci, tych takich śmiesznych dźwięków. Bo muzyczki tutaj w ogóle jeszcze inne lecą, no nie? Tak więc ja teraz zamykam mordę, a wy posłuchajcie. Wybacz, nie mam czasu. Boże święty, aż musiałem się na chwilę wyciszyć. Dobra, teraz serio, za chwilę jestem. A co tu się stało? Co to za uczeń poleciał w tę stronę? No kurde, trzeba za nim polecieć, bo nie ma to tamto kurde w tym momencie. Czysta krew! Jest hasło. Na pewno pozwolę mi też wejść do salonu ślizgonów. No tak, czysta krew, no. Kto by się domyślał? Czysta krew. Harry to jeszcze z takim powiedział, czysta krew. No. Tak więc w tym momencie mogę to już w sumie nawet zacząć mówić, bo na razie Harry nic nie powiedział. Mamy 8 sekretów, tak więc zaczynamy nowy obszar w grze i teraz skupiamy się na 200%, byleby wszystkie sekrety zebrać. Serio, bo nie mam zamiaru, kurde, potem bawić się w przechadzki debug modem. Wystarczy, że już muszę do 2 poziomów wracać. Tu na razie nic nie ma, więc na razie wywalone jajca. I teraz pyk, pyk i pyk. Tak? I co, to wszystko? Nintendo! Dobra, i co tu mamy? A, tu musimy te przeciąć linkę. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, nawet mi się podobają te, jak to się mówi, sam poziom u ślizgonów. Ta komnata ślizgonów mi się bardzo nawet podoba. No tak w sumie mogę to nawet nazwać, że to jest taka trochę komnata ślizgonów. Dobra, wywalone w tego gnoma, nie będziemy tracić czasu na półgłówków. I co teraz? Okej, przez chwilę myślałem, że mi się coś zbugowało. A słyszałem ponoć, że ta sekwencja lubi się bugować. Jeżeli chodzi o tę gierkę. Tak więc mam nadzieję, że nic mi się tutaj innego nie zbaguje, bo troszeczkę się zdenerwuję, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce. Baw się dobrze, Goyle. Ktoś tu musi bardzo Goyla nie lubić, w takim razie. Baw się dobrze, Goyle. Też mi coś. No i tu chyba żeśmy secret otworzyli sobie, tak mi się przynajmniej wydaje, więc wypadałoby w takim razie udać się w tę stronę i zobaczyć, co tam ciekawego piszczy w trawie. Tutaj nic nie będzie, nic nie możemy rzucić żadnego czaru, nic a nic. Uwaga na hektoplazmę. Pyk. Pyk. I pyk. Elegancko, bardzo ładnie zrobione. No, to w sumie było zaliczone jako secret. 1 z 8, więc bardzo dobrze. Teraz tylko jeszcze 7 mamy do zebrania i teraz naprawdę skupiamy się na 200%, tak jak już powiedziałem na początku. Powolutku, bez żadnych manewrów dziwnych. O, i mamy kartę. Drugi klucz. Drugi klucz jest nasz w tym momencie i bardzo dobrze. 20 na 40. Kogo żeśmy uratowali? Elfrida Clark, 1612 do 1687. Przewodnicząca Rady Czarowników.
O, proszę bardzo. Wow, przez chwilę kurde mi się coś zbugowało. Nie mogłem przez chwilę kurde Goylo Potterem ruszać. Ale już na szczęście mogę. I teraz tak, nie mamy innej drogi. Znaczy, teoretycznie mamy, no ale jak widzieliście, tamta droga była troszeczkę skazana na, jak to się mówi, coś chyba zdupiłem, tak mi się wydaje. No właśnie, kurde, ale na początku w to uderzałem, ale kurde, coś nie pykło. Więc teraz trzeba naprawdę powolutku, bez żadnego pośpiechu. My tutaj nie robimy żadnego speedruna, my po prostu zwyczajnie gramy. Nic tutaj nie ma, nic nie ma, możemy iść. I teraz tak. Dobra. Jest oczywiście hektoplazma, która będzie nam sklejała zaraz most. Bardzo dobrze. I teraz sprawdzamy, co tu będziemy mieli. Okej, na razie nic nie ma tutaj szczególnego, ale mimo co zawsze warto sprawdzić po dwa razy, nawet po czasami po 10 razy. Teraz spadamy w dół. Bierzemy, zaklejamy. I idziemy, jak najszybciej się da. Oczywiście możemy być też żartownisiami i komuś tutaj zniszczyć most, ale nie bądźmy już tacy. Nie bądźmy już tacy, nie bawmy się w, nie wiem, Malfoya albo innych kurde śmieci. Róbmy po prostu z gracją to wszystko, no nie? I teraz szybka synchronizacja, czy aby na pewno nic nie zostało pominięte, to bardziej chciałem powiedzieć niż synchronizacja, nie wiem skąd mi się to wzięło. Okej, tam się nam coś aktywowało. Tak, tam się nam aktywowała nowa część poziomu, ale ja tu widzę, że coś tu mamy. I myślę, że warto byłoby tym się najpierw zainteresować. Kurcze pieczone. Jezus Maria, myślałem, że ja kurde się spierdzielę w dół. Ale bym płakał wtedy. Oj, to bym płakał kurde krokodylimi łzami. Normalnie. Dobra, mamy tutaj pozbierane. Dajcie znać w ogóle, jak, czy wy mieliście też problemy z tym poziomem, z tą sekwencją, czy tylko mi się wydaje ona taka dosyć trudnawa. Bo jestem ciekaw waszych spostrzeżeń, żeby nie było. I warte, co jest też uwagi, to to, że tutaj mamy jeszcze coś na dole, więc warto byłoby się tym zainteresować, gdyż... Dokładnie, coś tutaj jest. Myślałem, że się spierdzielę w dół. O, i mamy kolejną kartę. I coś jeszcze tutaj mamy. Dobra, parę fasolek, więc sprawdzamy kartę. Kogo żeśmy teraz zebrali? Adalbert Wolfling, 1899-1981, słynny teoretyk magii. Bardzo dobrze, to mi się podoba. To mi się podoba, o to chodzi, jak to mawia klasyk. Kurde, uważaj lepiej. Lepiej nie ryzykować, ponieważ życie masz tylko jedno, możesz się spierdzielić w dół i potem będzie kurde klops. A z golera raczej tylko klops by pozostał, jakby się tak rozpryskał na dole. Mamy 3 na 8 sekretów, więc dobra, trzeba tutaj naprawdę kontrolować sytuację, żeby nie było przypału. Tak jak ja przed chwilą bym miał przypał, gdybym nie doskoczył. Tu nic nie możemy zaczarować, a szkoda, bo to wygląda trochę na miejsce, jakbyśmy mogli coś zaczarować. Tak więc, tak jak mówię, bardzo mi się podoba ogólnie sam level design tego... tej komnaty, tego przejścia do pokoju ślizgonów. No bo zostało to w bardzo pomysłowy sposób zrobione, nawet lepiej niż na PlayStation 1, no nie? I teraz tak, jesteśmy chyba już w sali ślizgonów. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to trochę wygląda jak sala ślizgonów. I widzę tutaj, że mamy dużo pająków przy okazji. No kurde, to nie jest idealny poziom dla arachnofobijczyków. O, dobrze to powiedziałem za pierwszym razem.
No bo jednak osoby bojące się lub mające arachnofobię mogą po prostu się wystraszyć tego poziomu. Oj, widzę, że możemy tutaj co nieco pozamykać. Czy coś tutaj... A, dobra, zadziałało. Przez chwilę myślałem, że nie zadziała. Lol, ty, czemu dopiero teraz się ta skrzynka otworzyła? Dobra, kogo tu mamy? Justus Plickwickle, 1862-1953. Słynny dowódca brygady uderzeniowej Ministerstwa Magii. O, kolejna dosyć znana osobistość w świecie Harry'ego Pottera. Co trzeba mieć oczywiście warto na uwadze. To trzeba mieć oczywiście warto na uwadze, dobrze powiedziałem? Tak, chyba dobrze powiedziałem, chyba. Z podkreśleniem na chyba. Co tam się wyżej nie dostanę? A, bo jestem zbyt gruby, hehe. Wycie, hehe, beczunia, gruby. Nie może się dostać. Ma problemy, kurde, ma nadwagę, chłop. Co chłop zrobił, kurde. Aha, ona tylko pająki daje, dobra? Okej. Tu widzę, że coś mamy. Tja, kolejny secret mamy. Już szósty. Z ośmiu. Kurde, sporo tych kart dzisiaj znajdujemy. Morgana Le Fay, średniowiecze. Przyrodnia siostra króla Artura. Zajmowała się czarną magią. Przeciwniczka Merlina. A, no to jest też... postać z tego kamienia filozoficznego przecież. Dobra, co tutaj mamy? O, tu jeszcze mamy jakieś, kurde, pomieszczonko. Jakiś sekrecik chyba kolejny się tutaj nam szykuje. Ale ta muzyka, która leci w tle, jest creepy, ja pierdziule. Zawsze tak uważałem i zawsze będę tak uważał. Kolejna brązowa. Kogo tym razem? Yardley Plant, 1446-1557, seryjny zabójca goblinów. O kurde, no to niedobrze. W szczególności, że mamy jednego kolesia, który z tego co pamiętam tam nie że uspokajał, tylko jakby dbał o lud, o ród goblinów, coś takiego, albo zajmował się rodem goblinów. No coś takiego, no nie jestem w stanie wam teraz z pamięci powiedzieć. Dobra. Skoro mamy tutaj wszystko zrobione, no to wypadałoby teraz udać się do tej wielkiej sali. W ogóle fajne filary tutaj są i fajnie to nawet mają ogarnięte tutaj ślizgoni. Naprawdę, serio. Bardzo mi się tutaj podoba. Ale i tak wolę Gryffindor. I Gryfonów. Teraz szukamy Draco Malfoya. Co to kurde jest? Może chcecie ze mną pogadać? Cześć, Goyle. Dziwnie wyglądasz, Goyle. Nie wyglądasz ani na okrutnego, ani na głupiego. Dziwnie jakoś chodzisz, Goyle. Pierwszy raz widzę cię samego, Goyle. Lol. XD? Przecież nic takiego nie zrobiłem. Co tutaj mamy? A, tutaj... Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Aha, nie mogę iść dalej. Lol. No to szkoda trochę. To chyba trzeba iść teraz tutaj. Jesteś, Goyle. Wszędzie cię szukam. Chodź za mną. Wiesz, Goyle, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc. Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goyle, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie.
oby to była Granger. Wiesz, Draco, chyba powinienem już iść. Dokąd? Do szpitala. Tak, właśnie, do szpitala. Brzuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. Tak, muszę iść do szpitala, no jasne, oczywiście. Tak, 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 muszę iść do szpitala. XD. Nie, naprawdę, to jest... Harry dobrze udaje tego Goyla. Ale dobra, trzeba tutaj sobie podejść, ponieważ, kurde, jak widzieliście, no, nie bez powodu były tutaj te schody. Bo, no, któż by inaczej, ktoś by mógł się domyśleć, że to będzie ostatni secret. W ten oto sposób mamy wszystko zdobyte. Chociaż tutaj żeśmy nadrobili co nieco, no nie? Tak więc jestem z tego powodu dumny. Dobra, Goyle Potter nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc zejdźmy na dół i uciekajmy stąd chyba, bo nic więcej chyba tutaj zrobić nie możemy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć się. Jeśli mnie zauważył, kto wie, co może się zdarzyć. No, w rzeczy samej, lepiej stąd uciekać. I to czym prędzej. Tylko pytanie, gdzie? Panie profesorze, chyba tu widziałam jakiegoś gryfona. O-o. Na co tam patrzysz? Kim jesteś? Coś tu nie gra. Panie profesorze! Gdy wszyscy wrócili z ferii, wiadomość, że prawie bezgłowy Nick został spetryfikowany, rozniosła się po szkole niczym czarna chmura. Myśleli, że skoro można spetryfikować nawet ducha, nikt nie jest bezpieczny. Pierwszoroczni chodzili po szkole w zbitych grupkach, bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atakiem. Rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem Harry odkrył, że Draco Malfoy nie jest dziedzicem Slytherina, ale jeśli to nie Draco i nie Harry, to kto? Szybciej, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Znowu z nim? Będzie cudownie. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify. Chodź, Harry. Boże, znowu lekcje z Lockhartem. Matko Boska. Jezus Maria, no jakby nie mogli sobie już dać spokój z tym Lockhartem, naprawdę. Nie lubię typa bardzo i tym bardziej nie rozumiem podniety Hermiony odnośnie lekcji z nim, no ale dobra, już przemilczę to. Ale jak mogliście zobaczyć to ładne dymy, żeśmy tam zrobili, kurde, u ślizgonów. Szybko, nie chcemy się spóźnić do profesora Lockharta. Co to znaczy my? A to czasem Harry nie powinien powiedzieć? Dobra, nieważne. Jakby czepiam się trochę logiki w Harrym Potterze i ogólnie w grach o Harrym Potterze, ale zapomniałem, że one mają bardzo często trochę niespójną logikę. Nie żeby coś. Tak więc... No cóż, no peszek się mówi, jak to się mówi. Ale zanim polecę tam do góry, to kurde, tu jest karta. Ja pierdzielę, jak ją zebrać? Da się ją jakoś zebrać? Może tutaj, kurde, jakoś się dostaniemy? Co to jest? A, to jest szpital. O kurde, my jesteśmy w szpitalu. Jakiś sekrecik żeśmy odblokowali. Okej, to mi się podoba. O, patrzcie na to. Kolejna srebrna karta. Królowa Maeve. Legendarna czarownica, która nauczyła młodych magów jeszcze przed założeniem szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts. A proszę. Takiej karty to ja się nie spodziewałem.
Dobra, i gdzie ten Lumos nas zaprowadzi? Miejmy go cały czas na uwadze. Tu widzę, że coś jest. Teraz brązowa karta z kolei. Glower Hipworth, 1742 do 1805. Wynalazca eliksiru rozgrzewającego, leczącego zwykłe przeziębienia. O, taki eliksir by się bardzo przydał w normalnym świecie. Mam nadzieję, że w tym roku nie pojawi się pan w szpitalu, panie Potter. O Jezu, kurde, dlaczego nie chcę, żebym się pojawił, lol. Przecież to chyba powinno być fajnie, że Potter, taki chłopiec, który przeżył, znany w Hogwarcie, nie wiem, odwiedza szpital, lol, powinnaś się cieszyć, bo jakkolwiek daje ci zarobić, chyba że ty to robisz za darmo, no to wtedy trochę sorry, memory, ale nie mój problem. Dobra, kogo teraz? Murgo Bonchman, 1560 do 1659, słynny uzdrawiacz, założył szpital magicznych chorób i urazów pod wezwaniem świętego Munga, albo Manga, jak chcemy sobie to nazwać. I mamy 7 na 10 sekretów, tak więc jeszcze 3 sekrety i będziemy mieli wszystkie sekrety w Hogwarcie. Dobra. To jako, że nadal nie wymyśliłem jakkolwiek tego, jak zdobyć tamtą srebrną kartę, bo prawdopodobnie jej się nie da zdobyć w inny sposób, bo chyba na dole trzeba by było Spongifyem się tutaj dostać. Więc no pójdźmy już na tę lekcję do Lockharta. I tak zresztą zespoilerowałem, bo i tak już było mówione, że się idziemy uczyć Spongifya, czyli jak trudno się nie jest domyśleć ostatniej czarno, to jest ta cała płyta, czy tam dywan. Ja na to zawsze dywan mówiłem, więc idźmy do tego, kurde, megalomana, narcyza i... Wiele jeszcze jest obraźliwych tekstów, które mogę w jego stronę powiedzieć. Pani, witajcie znowu na swojej ulubionej lekcji. Proszę poczekać z aplauzem, aż opanujemy Spongify. Harry Potter, wyglądasz na spragnionego odrobiny wiedzy. Podejdź, pokażemy im, jak to się robi. Ale mam szczęście. Skup się na symbolu przed sobą. Niech moja uroda cię nie rozprasza. Różdżka, którą widzisz przed sobą, będzie się poruszała po symbolu. Kiedy różdżka znajdzie się dokładnie nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz strzałki, by trafić w cel. To ćwiczenie ma 3 części. W każdej musisz dokładnie i we właściwej chwili wcisnąć wszystkie klawisze, by przejść dalej. Początek pierwszej rundy! Jaki to jest pierdolony narcyz z tą swoją urodą. A weź se tą urodę w dupę wsadź, śmieciu. Przynajmniej fajna muzyka teraz leci w tle. Tyle dobrze. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru! Początek drugiej rundy! No, tak więc ostatni czar, którego się uczymy i... W sumie cieszę się z tego powodu, że to jest na ostatni. Mimo, że to troszeczkę zwiastuje to, że niedługo będziemy kończyli tę gierkę, no bo nie oszukujmy się, już mamy ponad połowę gry za sobą. A teraz, skoro mamy ponad połowę, to już będzie z górki. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy! 10 punktów dla Gryffindoru! Początek trzeciej rundy! No ale jak to się mówi, wszystko co dobre kiedyś też się musi skończyć, no nie? Chociaż z drugiej strony, gdybyśmy mieli mieć jeszcze dodatkowe lekcje z tym, kurde, narcyzem, no to... To już naprawdę chyba lepiej, że dobrze, że to jest ostatni czar, jakiego się uczymy w tej gierce. I elegancko. Bardzo dobrze! Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia! 15 punktów dla Gryffindoru! Udało ci się, Harry! Opanowałeś Spongify! A teraz czas na moje świeżo przygotowane wyzwanie Spongify, które niedługo będzie światowym standardem! Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Spongify!
By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter nad nami. Postaraj się odnaleźć ją jak najszybciej. Jeżeli twój czas się skończy, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy znajdziesz gwiazdę ukończenia. Im więcej czasu ci zostanie, tym więcej punktów przyznam twojemu domowi. No, ale my sobie będziemy kończyli już tutaj ten oto odcinek, tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagrama, gdyż jeżeli nie dostaniecie powiadomienia na YouTubie o tym odcinku, jak i innych odcinkach, no to na Instagramie będziecie mieli powiadomienie. A na grupę na Facebooka, na Discord, dlatego że się tam integrujemy wszyscy razem ze sobą. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic i nie tylko. Do zobaczenia.